Cześć, witam Was, Mike. Przed nami duże wydarzenie, Fame na Narodowym, więc w sumie pomyślałem sobie, czemu by nie. Zazwyczaj robię te typowania na Free Fighty tak bardziej for fun, więc zrobimy sobie. Kilka, myślę, że ciekawych propozycji jest, więc przejdę tam do swojej argumentacji. Oczywiście, jak chcecie, możecie też Free Fighty potypować sobie w podziemnej lidze typów. Wystarczy mieć tylko własne typy. Zakładka własne typy, jest taka opcja Freak Fight. Więc można to sobie zrobić. Oczywiście wbijajcie do nas na Telegram, tam zawsze dzieje się dużo, jeżeli chodzi o typerów, testowania i darmowe typy. No i cóż, zostawcie łapkę w górę, będzie mi miło. Zanim do tego przyjdziemy, to standardowo konkurs. Teraz taki konkurs trochę, być może lekko rozbudowany. Jak wiecie, w Fame jest teraz turniej, gdzie będzie po prostu drabinka, jedna osoba wygra grubą kasę. Był kiedyś już taki turniej, wygrał go Maksymilian Wiewióra. Chyba bańkę zgarnął, jak się nie mylę. No i teraz może to powtórzyć, bo również startuje w tym turnieju. Więc tak, kto waszym zdaniem wygra ten turniej? No i zrobimy sobie tak, że jeżeli po prostu ktoś z was trafi zawodnika, nieważne ile was będzie osób, będzie mógł sobie wybrać albo powiedzmy naszą grupę single lub będzie chciał inną, to inną. Ewentualnie na typera premium, czyli będzie mógł dodawać swoje typy premium. Jeżeli będzie dobry, to będzie miał szansę zarobić na serwisie. Wybierzecie sobie to sami. Jeżeli traficie, to po prostu dajcie nam znać w komentarzu na YouTubie albo po prostu bezpośrednio na Telegram lub inne możliwości kontaktu. No dobra, za moment przejdziemy sobie jeszcze do Fame'a. Jeżeli chodzi tylko jeszcze o podziemne, taki krótki luk, kończą nam się wakacje, więc w związku z tym fajna promocja wjechała, dość dużo rzeczy zostało przecenionych. Miło mi, że coraz więcej was tutaj jest, bo śledzę rozwój serwisu i jest bardzo, bardzo dobrze ze względu na osoby zainteresowane, jak i typerów. Jesteśmy już na ukończeniu, bodajże miesiąc lub dwa zostanie do ukończenia takich podstawowych prac. Później dojdą jakby drobne przeróbki. Mówię tak, jeżeli kogo by to interesowało. No i będziemy się skupiać na rozbudowie pewnych segmentów kwestii bardziej typowania. No i tak, na przykładzie, na przykład typer GoldenEye mamy teraz 25% przeceny. No jest to dość duża przecena na abonament. Te przeceny zazwyczaj tutaj my ustalamy i one są dostępne jakby do końca wakacji, do 31 sierpnia, tak? 31 czy 30. No 1 września już może być po prostu nieaktywnie, no, przynajmniej nie taki wolumen promocji, zarówno na typy subskrypcyjne, jak i na typy ilościowe. Pamiętajcie, jeżeli chodzi o ilościówkę typów, to są typerzy, którzy na przykład jak Krzysztof Ratajczyk podaje tylko na większe turnieje. Ten yield prawdopodobnie powinien, tak jak estymuje typer, być w tej kwestii. Jest to weryfikowany typer, więc tutaj jakby wiem co mówię. Niedawno u nas zaczął jakby na podziemnych. No i kwestia taka, że jeżeli on podaje tych typów mniej na turnieje, no to ilościówka bardziej wam się opłaca. Z ilościówką jest tak, że dostajecie maila, że przyszedł typ i wy decydujecie, czy go odsłonić. Możecie odsłaniać jeden za koleją, jeżeli tego nie zrobicie, no to macie jeszcze 10 takich prób, bo my wysyłamy jakby podwójnie maila, że przyszedł typ, wy odsłaniacie, potem jeszcze raz ten typ do was idzie, jeżeli 10 razy olejecie sprawy, no to wtedy jakby ta subskrypcja się dezaktywuje, więc to jest dobre dla tych, co po prostu mogą gdzieś coś zapomnieć lub chcą typera, który opłaca się bardziej w kwestii ilościowej niż w kwestii miesięcznej, więc takie rozwiązanie. Tak samo mówiłem wam, że Mar tutaj przeszedł na AKO. Na razie gramy typy darmowe u nas na Telegramie. 1 z 2 szedł, kursy 3,24, więc jest dobry start. Cały wrzesień będzie dla was. Wystarczy, jeżeli chcecie te darmówki mieć sobie na mailu, to wystarczy tylko wejść w zakładkę premium i akurat no ja tutaj widzę coś innego. Widzę już jakby market, tak jak widzą płatni typerzy, ale tam są maile i obserwujecie Mara i macie darmowy wrzesień, powiadomienia mailowe są teraz chyba w promocji 30% również, więc są dość tanie, można dołożyć sobie do tego SMS-a, jeżeli już uznacie, że typer zrobił fajną robotę, to fajnie jest mu nawet taką lekką gratyfikację podarować i No i cóż, liczymy, że będzie w porządku. Tak samo przeceny na programy, przede wszystkim na łamaki. Za moment wejdą programy typu właśnie rzuty rożne, spalone, czy auty, czy inne konfiguracje w piłce nożnej i pomyślimy nad innym sportem, również w porównaniu head to head, bo robimy czegoś, czego chyba tak do końca jeszcze na rynku nie ma, więc bądźcie cierpliwi, jesteśmy jakby w pracy, to są programy statystyczne, nie jest to value betting, podziemne typy, to nie jest value betting, to jest serwis dla typerów, którzy typują, mają własną wiedzę, jedni się grają hazardowo, drudzy inaczej, wy to oceniacie, wy podejmujecie decyzje, wy kupujecie, plus programy wspomagające, a na serwisie, gdzie robimy value betting, to za moment do tego przejdziemy, więc w zasadzie każda usługa serwisu została zrabatowana, również jeżeli chcecie typować, sprawdzić się jak płatna topka, ja zapraszam teraz do końca wakacji 40% zniżki na Typera Premium, to jest to jednorazowa płatność za możliwość po prostu oddawania typów i zarabiania z tego względu, że nie mogę takiej funkcji też pozostawić bezpłatnej, bo nagle masa troli by tu wchodziła lub takich lucky shotów, nie? Że ktoś wejdzie, trafi tam 15 typów, no ludzie dalej popełniają ten błąd poznawczy, że od razu kupują, potem jest problem, bo ktoś może wpikować w dół, a ktoś już na przykład zlecił parę groszy wypłaty, no nie. Też obserwujemy właśnie zachowania różnych tutaj postaci, dostosowujemy, żeby to było sensowne dla użytkownika, więc jeżeli chcesz typować na poważnie, to zapraszam. Jednorazowa płatność cię nie przerazi w perspektywie tego, jeżeli jesteś dobry, na pewno odbijesz to sobie z nawiązką. Jeżeli chodzi jeszcze o podziemne, taki krótki look, nie będziemy sobie teraz robić podsumowania typerów, tylko być może typerzy, którzy są mniej znani, mniej o nich się mówi, albo niedawno dołączyli, ja myślę, że warto się nimi zainteresować. No, pokazałem już wam wcześniej Krzysztof Ratajczyk, raczej tutaj w topce nie wyląduje, ale znajdziecie go sobie w kwestii płatnych typerów. Tutaj macie też uporządkowane cenowo, można sobie wyfiltrować najtańsi, najdrożsi i tak dalej i spojrzeć, kto mniej więcej jak się czeni, więc jeżeli chodzi o typerów, których można polecić, a nie ma ich na przykład w topce PB Cup, raczej dla gracza zagranicznego ciężko tutaj w Polsce znaleźć typy, chociaż niektóre mogą być wystawiane, bo różnie to bywało, jak to obserwowałem. 19 subskrybentów już fajnie sobie radzi, tenis stołowy, ale tenis stołowy całkiem inny niż Mara i Wiżona, więc może być to fajnym dopełnieniem. Polecam obserwować. Dużo tutaj jest polskich nazwisk, jak się nie znam. Czy to Polacy? Prawdopodobnie tak, bo aż tyle chyba zbieżności by nie było, że tylko ktoś ma po prostu polsko brzmiące nazwisko w promocyjnej cenie. Do końca wakacji minus 25%. Świetny wynik, 329 jednostek zysku. Już niedługo pewnie wskoczy na topkę, 34% yieldu, więc głównie polecam, jeżeli macie bookmachera, który te typy jest w stanie wam odwzorować. Zapraszam też do profilu Ako, jak ktoś ma dobrze prosperujące single, zawsze to dodatek. Kolejny typer, typer Kengo, typer, który miał swój profil na Blogabecie. Ja go widziałem, ale na ten moment gdzieś ten Blogabet ześwirował i też dostałem polecenie i no nie jestem w stanie, chyba typer nie jest w stanie jakby przedstawić tych statystyk. Póki co na razie idzie wszystko dobrze, typów jest mało, są selekcjonowane, 17 obserwujących, typer jest aktywny też, no możecie sami sprawdzić jak to wygląda, bardzo zachęcająco, ale ja mogę pokazywać oczywiście, że będzie zielono i mówić wszystko, ale ostateczny wybór dokonujecie wy. I też, że pokażę tutaj teraz typerów, którzy są nieznani, to nie znaczy, że na przykład nie warto zainteresować się typerami, którzy mają yield poniżej na przykład 10, a zrobili świetny zysk, bo dalej są w gazie i długofalowo zarabiają. W pierwszej kolejności oni powinni być punktem zainteresowania, bo są już dość długo na serwisie. Tutaj mamy typerów nowych, gdzie jakby nie ma opcji 100% odpowiedzialności, bo każdy może zacząć typować, a potem jakby tablica weryfikuje wszystko. Pytacie też czasem, czy ja porzucając ten profil, nie porzuciłem swojego profilu, to aktualnie wakacje bardzo mało czasu, różne inne rzeczy jakby rozwijam poza bookmacherką. No i cóż, ja wiem, że spadłem, że grałem duże kursy, że próbowałem tam na euro odrobić, ale przed tym szło mi dość dobrze. I czy ja zakończę z yieldem powiedzmy 2, 5, 7 czy 10, to głównie jest taki dla mnie dodatek, bo tutaj jest dość dużo dobra, żeby narzekać na to, że ktoś tam, jeden typer gdzieś tam popełni jakiś błąd. Ja zawsze grałem te wysokie kursy. Trochę bez sensu było w to wchodzić w momencie, gdy jakby sezony się wahały i na euro też kilku tych dużych kursów nie pograłem, które weszły. Tak, no, można powiedzieć, no, full amatorka, tylko zazwyczaj ja te turnieje tak rozgrywałem po swojemu i one suma summarum wychodziły spoko. Tym razem nie wyszło to spoko, więc na luzie. Prawdopodobnie też z Holandią coś myślę, bo już pierwsze kolejki, żeby takowy profil założyć. Tam nie będzie ogromnego jaldu, ale będzie to rynek komercyjny. Też no, zobaczymy, jak ponownie startuje. Więc taka rozkmina, jak ktoś tam by się pytał i mówił, dlaczego już nie ma i nie było i tak dalej. Bo zamiast już na YouTubie, tak jak wcześniej przerzuciłem te typy, to mogą one spokojnie być już na podziemnych. Zapraszam do obserwacji głównie. Typer Kengo, typer PBC Cup. No i jeszcze jeden typer Morten. Tutaj też gorąco mogę polecić. Znaczy tutaj jakby chyba bardziej mogę polecić z tego względu, że wiem, że był u nas i dość duży zrobił profit na darmowym profilu. Niepotrzebnie kasował, szkoda, bo tak to ta historia byłaby dłuższa. Teraz jest na profilu single, podobna opcja jak u typera Kengo. Tych typów nie ma tak dużo, więc jeżeli chodzi o logistykę grania i komfort grania, jest spoko. Polscy bukmacherzy również, zakłady statystyczne, rożne strzały i tak dalej, statystyczne. Coś mi ucięło. Bardzo mało obserwujących, więc mówię, zachęcam mocno. Dzisiaj też chyba dwa typy. Jednego podałem na darmowy Telegram i jest całkiem w porządku. Możecie sobie przesiedzieć, jak to wygląda. Te dwa typy, jeden wszedł darmowych podanych na Telegram, więc od takich typerów też padają. Więc to są goście mniej znani, nie są w topce, nie są widoczni, a robią fajną robotę. I jeszcze twoi poprzednicy sobie dość fajnie radzą, a myślę, że tutaj Morten to zainteresowanie jakby powinno być większe. Te promocje również są. Zapraszam, bo wiem, że ten gość był tutaj i zrobił fajną robotę. Więc obserwujcie, jeżeli mi nie wierzycie. Dobra, kończąc temat podziemnych, Sport BC. Co tutaj się dzieje? Dalej jesteśmy jakby na grupach. Do końca wakacji również promo. Jeżeli ktoś kupi single, piłkę nożną dostanie gratis. Jeżeli ktoś kupi jeszcze powiedzmy jakąś drugą grupę, to i airball, więc promocja 2+1 lub 2+2. Znaczy 1+1 lub 2+2. O, w ten sposób. Statystyki możecie sierpniowe sobie zajrzeć, o ile były aktualizowane do ostatniego single. Live'y na live'ach już też jest rozdzielenie typów live, bo z tych AKO pada mało, więc tutaj macie sierpień, jest dość dobrze. Na piłce nożnej na ten moment jakby najmniejszy profit. Oczywiście wyprowadźcie swoje statystyki, bo nie zawsze kursy będą do złapania. Value betting ma to do siebie, że to wszystko szybko leci, więc trzeba do tego odpowiednio podejść. Więc zachęcam do SBC produkty, gdzie macie wartość oczekiwaną wyższą i produkty, gdzie inni typerzy jakby próbują podbić swój profil i zmonetyzować. Dobra, idziemy teraz do fejmu. Moje typy, kilka takich właśnie jest typów, których rzuciłbym odważny kurs. Ja wiem, że ktoś powie, że często to jest na pałę. Nie, niekoniecznie jest to na pałę, bardziej z obserwacji. Lepiej mi to wychodzi, szczególnie jak już jest sezon w pełni, co można było zobaczyć przed tymi wakacjami i jak ktoś tam obserwuje dłuższy czas. W ten sposób nie zawsze jest to tak, że każdy typ, gdzie jest wyższy kurs, jest według mnie jakiś sens do zagrania. No, powiem tak, no w pierwszej walce wieczoru w main evencie Kasjo, Gural, Adamek, na Kasjo 4. Zgadzam się tutaj z Przemkiem Saletą, że może tu być niespodzianka i Kasjo może wygrać. No dlaczego może wygrać? No jest młodszy. Oczywiście nie jest to taki, no, ale ma kunszt bokserski w boksie amatorskim. Walka nie jest długa, więc Adamek go po prostu tak nie przepchnie jakby swoim może nie doświadczeniem ale no po prostu wytrzymałością. I jeżeli będzie to walka bliska, bo Cassio pewnie nie da sobie tam wiele zrobić, no Bandura był bliski nokautu, ale tutaj tego nie widzę, no to Fejmowi będzie mogło się lepiej opłacać dać zwycięstwo Cassiuszowi. Wtedy będzie taki wielki viral, że pobił mistrza naszego Adamka. No, Adamek. Z kolei Adamek, zgadzam się z tym, że często się właśnie kompromituje. Znaczy jak w ogóle mistrzowie, mówiąc wcześniej coś, że jest do niczego, później przychodząc, to co zrobił już Diablo, no to w ogóle wykracza poza jakiś tam horyzont. No i dostał adekwatną karę, że nie zawalczy. Chyba że w trakcie nagrywania coś się zmieniło, bo to się zawsze może tutaj zmienić, bo to jest Fame. No ale cóż, Adamek takiej szybkości już nie ma. Nie oszukujmy się, wiek chyba 50 parę lat, 51 czy tam 2. Krzywdy Cassio nie zrobi, więc tutaj nie wróżę żadnego nokautu. Cios pewnie też już no, nigdy nie był jakimś mocną stroną Adamka. Zgodzili się chyba na małą liczbę rund, nie wiem, 4 rundy to będzie, więc tutaj też go dystansowo nie zaora, więc jak ktoś myśli, że Gural wyjdzie i go w pierwszej rundzie rozwali, no to tak chyba nie działa, no bo na Bandurę nie dał rady. Później jeszcze widziałem, pamiętam, może nie memy, tylko nagłówki, że no bardzo dobra walka Bandury, a gdzie ona była dobra, jak był obijany raz, być może gdzieś tam z jakiegoś zamachowca potraktował, a tutaj będzie miał naprzeciwko gościa, który coś z tego boksu liznął. No i krzywdy nie da sobie zrobić, a decyzja, no lepiej dla Fejmu, jak wygra po prostu Cassio niż Adamek, bo to będzie szok dla świata sportu, wiecie o co chodzi, więc 4, jak najbardziej bym w to wchodził. Szeliga, Wiewiór. No i tak, prawdopodobnie Wiewiór, bo dość mocno się rozwinął od pierwszego Fejmu, dali mu szansę, to się sprawdza. No Szeliga ma tego cepa, chociaż teraz trochę schudł, miał fajne walki. Jeżeli bym musiał, to bym po prostu ominął. Jeżeli ktoś szuka wysokich kursów na singla, to można liczyć, że gdzieś tam Szeliga trafi. No, wiecie jak to w Fejmie jest z Wrzoskiem też. Gdzieś tam Wrzosek się potknął. Coś go może trafił i wygrał, bo nie był zdolny do walki dalej, a był mega underdogiem. Więc różnie się to może zdarzyć. To jest jedna z walk z turniejowych. Kieras, Bandurski. Ja bym dawał na Crazy'ego. Kieras to teraz widzę będzie popularne. Te osoby, które odcinają kupony, teraz ich rodzice będą odcinali. Była mama Mopsa, teraz mamy jakiegoś Kierasa, a Crazy'ego i za moment, jak ten trend pójdzie, no to towarzystwo wzajemnej adoracji i dobrego zarobku. Ja z tego, co po prostu widziałem, Crazy no, prezentuje fajny styl i myślę, że bym tutaj był za tym, ale no mogę zostać zaskoczony. Więc to też nie jest takie coś, gdzie bym miał przekonanie, żeby ustawiać. Bardziej tutaj na Don Cassio. A spójrzmy jeszcze, czy Don Cassio wygra przez decyzję. Adamek przez decyzję. 6. To nawet jeszcze lepiej, bo ja tutaj no, nie wierzę, żeby tu jakiś knockout mógł paść, więc albo Cassio wygra, albo przez decyzję. To jest taki typ dnia. Alan Kwieciński i Tańcula. Myślę, że tak, że Alan jak najbardziej, bo no dobrym jesteś jakby kickboxerem. No Arek jakby już sił nie ma, zostaje obijany. Jakieś początki były dobre, ale końcówka słabsza, więc tu bym nie ryzykował gdzieś na underdoga. Zadyma, Tybory, jedną Piotr Tyborski, ten ze słabszym rekordem. Jedną tą walkę miał, gdzie przegrał przez kontuzję, w drugiej był remis. No, Gromadzki, no kolejny ze sportowców, który już do Fejmu, więc zobaczcie, no to Fejm to teraz już będzie organizacja stricte sportowa nam się robi, bo bardzo dużo mamy sportowców. Tak skręca, w tą stronę skręca, coraz mniej jest już osób z przypadku, a jeżeli ktoś by powiedział, że jakiś nie Ferrari jest z przypadku, no ale on inny już ma treningu, więc aż tak też nie można o tym powiedzieć, więc ja bym postawił tutaj z premedytacją na Zadymę 2,40, no po prostu doświadczeniem, bo warunki fizyczne będą nie po jego stronie, ale ta wartość i doświadczenie jak najbardziej, więc 2,40 Zadyma. No i tutaj drugi taki underdog, który moim zdaniem jak najbardziej do zagrania, na Tyburskiego z Normanem Parke. No warunki fizyczne wiadomo, Tyburskiego jak najbardziej. Metr chyba 93. Duży chłop, jeszcze napompowany wiadomo czym. Parke, no nie ta waga, ale oczywiście on walczył z Cassio, tam było kontrowersje. Zresztą dość dziwnie się zachował Parke, uciekając z kontrowersji, jakieś kasa pożyczona i tak dalej. A mam wrażenie, że tylko to przyjeżdża po wypłatę i ma to gdzieś. No oczywiście, jak będzie go szybko obalał, to będzie tam miał przewagę, na pewno nie siły, ale sprytu. Ale mimo wszystko 4,40, gość, który chyba jedna z najjaśniejszych postaci z fejmu, który tam przegrał z Wampirem, były walkę z Albertem, gdzie były równe, ale w innych sytuacjach no obijał gości, na przykład Kasjo. Więc ma on takie predyspozycje, żeby coś mówić, że to nie jest już stricte freak. No i jest dość duży, więc why not? Jeżeli będzie decyzja, będzie walka bliska, no to też kolejna sytuacja z tych, że lepiej dać komuś, kto jest od początku we freakach, niż gościowi, który z KSW przychodzi i widać typowo po wypłatę nie zrobił dobrego wrażenia. Zresztą ostatnio, więc drugi moim zdaniem kurs duży, który warto zagrać, Kasjo i Tyburski. Gonciarz, Gimper, prawdopodobnie Gimper, bo więcej ćwiczył. No, to, co teraz Gonciarz wyprawia w ogóle wizerunkowo, no to dość dziwna przemiana, karykaturalna, bym powiedział. Zostawiłbym to, ale nie wiadomo, co się spodziewać po Bestii z Tokio, bo jedna wielka loteriada do AKO jak najbardziej Gimper. Dobra, Grzegorz Gancerski, Grek, jakby pełna kultura, nie pasuje tutaj zbytnio do frików i Tazji. No i powiem wam, że tutaj postawiłem na tego Tazjiego. No, ludzie go teraz uwielbili, gość jest trochę odklejony albo wystrzelony tej jego wypowiedzi, ale dał świetną walkę z Pasutem i tam była niemalże deklasacja. Dość dobrze to wyglądało, więc why not? Na koniec powiem mój typ na turniej, 2,50. Warto, ale będzie to ciężka przeprawa, bo Grek już pokazywał dobre walki, mniej więcej z Szeligą też walczył. Polish Zombie Bądkowski, myślę, że Zombie nie da sobie krzywdy zrobić. Pany zawodnik, tutaj nie widzę jakiejś wielkiej tam sensacji. Linkiewicz, Owczarz, nic mnie tutaj nie zdziwi. Owczarz niby KSW, ale też przeplatane te zwycięstwa. Sportowcy już skręcają typowo po hajs. Wcześniej tym gardzili, teraz to robią. Więc cóż, zostawiłbym, bo tu może się wydarzyć wszystko, więc może nawet i na Linkiewicz K1. Nie sądzę, bo też zaczęła trenować, zmienia tryb życia, żeby dała się tak ograć do jednej mordy, tak zwanie. No i Ferrari, Szczurek, patrząc na Ferrariego napompowanego byka i tego Szczurka, który mało nie został zabity tam w boksie, no to dla mnie jednym sensownym wyborem jest Ferrari. Zresztą, tak jak on mówi, ma dużo racji, że w tej pierwszej walce blisko było. Sędzia mógł to zostawić do końca i pewnie decyzją by wygrał. Szczurek, kolejny z gości, którzy mieli walczyć o mistrzostwo świata, rozmieniają się na drobne. Cóż, widać, że jest jakiś mniejszy, wystraszony. Tak na konferencji jak go ciśnie Ferrari, to coś w tym po prostu jest, warunki fizyczne i ta agresja będzie kluczowa, więc dałbym tutaj Amadeusza. Jeżeli chodzi o ten po prostu cały turniej, Wiewiór, ale czy drugi raz może Wiewiór wygrać ten turniej? Nie wiem, zaryzykowałbym pewnie może na Alana, bo ten gość jest niepozorny, ale ma swoje umiejętności, ćwiczy od dawna. Jest w stanie tutaj po przeprawie z Tańculą dojść nawet do finału i wygrać. Są kursy na turniej. Grek jest faworytem. Tyburski, Wiewiór 4, Alan 5. To takie dnoje, te dwa typy, Wiewiór i Alan. Wiewiór nie odpuszcza. Tazji 8, Tańcula już na wykończeniu chyba. Kurs 20, więc Maksymilian, Alan, ewentualnie nowy Maczyński, zobaczymy. Ma pierwszą ciężką walkę z faworytem, więc jestem ciekaw, jak to się odbędzie. No i tyle z mojej strony. Zobaczymy, dajcie znać w opisie, pamiętajcie, jest konkurs, kto wygra turniej, każdy wygrywa, kto trafi. 8 mamy wyboru, więc można nawet na pałę strzelać. Zapraszam was oczywiście na nasz serwis, na Podziemne. I do następnego. Cześć.